Więc to jest typowy byk karpacki. Strzeliłem go kilka lat temu. Średnia długość jego tyk, mierzona przy wycenie medalowej, to jest 125 cm. Ciekawostką jest, że siedział w takim lesie, że nigdy go wcześniej przede mną nie widział. Jego tyki mają taką długość i taką rozłogę, że jak biegł przez las, to musiał płynąć, żeby nie zaczepiać o drzewa. Polowałem go dzięki temu, że zrobiłem sobie wabik, na którym nauczyłem się w jakiś sposób naśladować głosy jeleni. Dostałem od łowczego świętej pamięci Tadeusza Zająca odstrzał na byka łownego w nagrodę. Śmiano się ze mnie, że o, to w tym roku nie strzelisz byka. No ale jak rykowisko już się miało ku końcowi, w książce można było znaleźć sporo wolnego miejsca, gdzie można było zapolować. Jak to mówię, myśliwi dostali już ochwatu, poszedłem na łowy. Zresztą ja byłem też już po podprowadzaniu, też już goście, których podprowadzałem, wyjechali z trofeami. 4 października, właściwie to było chyba 3 października, poszedłem na rozeznanie. Wpisałem się na sąsiedni sektor, niż ten, na którym bytował ten byt, i od czasu do czasu wabiłem. Usłyszałem jego głos i stwierdziłem, że jest chyba najstarszym bykiem w okolicy i jest wart do pooglądania. Oczywiście stanąłem na grani, taki byk nie przyjdzie do myśliwego, myśliwy musi do niego iść. Parę razy się jeszcze odezwałem, ale on już nie. Ale wiedziałem, że tam bytuje. Na drugi dzień wybrałem się w ten sam teren, ale już wpisałem na sąsiedni sektor, tam gdzie słyszałem, że ma swoją ostoję. Nie spieszyłem się. Była godzina prawdopodobnie 7, jak pojechałem do lasu. Wychodząc na pagórki, wabiłem. I jak zbliżyłem się do jego rejonu, odezwał się. Jak byk się odezwał, to ja już miałem lokalizację, gdzie jest. Zacząłem podchodzić i pech chciał, spłoszyłem łanię pojedynczą, która się kąpała w kałuży i ta łania, uciekając, narobiła dużego hałasu. Byk znowu się odezwał i podbiegł do nas. Ja stałem od byka pewnie 40 metrów. Może i bliżej, ale była taka dżungla, że nie widziałem zupełnie, co ma na głowie. I pomyślałem, że jak uda mi się przejść, widziałem przed sobą ścieżkę około 20 metrów po liściach, niezauważenie oddalę się z tego miejsca, pójdę w miejsce, skąd on przybiegł, czyli tam prawdopodobnie są jego łanie i będzie szansa go pooglądać. I tak też uczyniłem. Na palcach przeszedłem te 20 metrów, potem już było dużo łatwiej, gdyż była ścieżka udeptana przez jelenie. Oddaliłem się od byka i byk, wracając do łani, pokazał mi wieniec. Na początku zobaczyłem jedną tykę, że jest piękna, długa, niepołamana, i pomyślałem, że jak będzie druga taka sama, a tuszę widziałem już, że wygląda na byka w trzeciej klasie wieku, to pewnie będę nim zainteresowany. Po pewnym czasie ja już się nie odzywałem, pilnowałem tylko łani. Była przede mną, pasła się niby na łące, chociaż jak później tam poszedłem już bez emocji, to była straszna dżungla i cudem w ogóle w to miejsce po prostu można było dotrzeć, żeby poobserwować. Jakąś taką lukę ciekawą znalazłem, że widziałem i łanie, prawda, i tego byka. Byk mi stanął za leszczyną, ale już widziałem, że drugą tykę ma w porządku. Też piękna, długa. Byłem gotowy do strzału i czekałem. Czekałem. Nie wiem, czy to było 5 minut, czy to było 15, ale to cała wieczność. W
pewnym momencie wyjechał z Zaleszczyny i biegnie w stronę łani. Już wiedział, że coś jest nie tak, że był byk, nagle nie ma byka, ktoś wabił, przestał wabić, coś spłoszyło jakąś tam inną sztukę. W każdym razie chciał dezerterować z tego miejsca i biegł w kierunku łani, żeby ją porożem przegonić w jakieś bardziej ustronne miejsce. No ten moment, który wykorzystałem, to był, można powiedzieć, ułamek prawie że sekundy. Ulokowałem krzyż na komorze, zaznaczył strzał, pobiegł 90 stopni, skręcił. Chciałem jeszcze poprawić, bo zdążyłem przerepetować, ale widzę, że zaczyna się kiwać na boki. Już drugiego strzału nie oddałem. Po chwili usłyszałem, jak król tego miejsca, król puszczy, można powiedzieć, zwalił się i pisał testament. W dzień, jak tam poszedłem, znaczy na drugi dzień, bo zostawiłem pastora w miejscu, z którego strzelałem, to się okazało, że strzał oddałem na prawie 100 metrów, a może nawet i troszeczkę ponad. Prowadziłem byka kolejne 100 w krzyżu, a dżungla była taka, że gdybym nie wiedział, gdzie był pastorał, z którego miejsca strzelałem, to bym pewnie go nie znalazł. Także miał być widocznie mój. Za jakiś czas po strzeleniu tego byka znajomy już świętej pamięci przyniósł mi 2 zrzuty. Jeden z nich, jak wziąłem do ręki, był strasznie ukurzony, bo w jakimś parniku go trzymał. Zmyłem z niego kurz. Popatrzyłem, że jest bardzo podobny do tego byka. Jak przyłożyłem, to wiedziałem, że coś w tym jest. Nie wiem, czy kamera to widzi, ale dosłownie długość i kształt korony jest identyczny. Ten zrzut został znaleziony w tym miejscu, no niedaleko tego miejsca, na pewno w tym uroczysku, w którym strzeliłem tego byka, tylko 15 lat wcześniej. Także taka ciekawostka. Geny po prostu są przekazywane. A za jakiś czas znalazłem jeszcze jeden podobny w jakiejś tam partii ze zrzutami. Korona podobna, prawda? Długość by się zgadzała, tylko nie ten kontynent. To jest oryginał Wapiti. Także ciekawe, jakie geny mają nasze byki w Bieszczadach. Ten byk nie robi takiego wrażenia, gdyż są bardzo długie tyki i nie widać z racji tego, tej potężnej rozłogi, wielkości tego wieńca, ale taka mała rzecz, zapalniczka dla porównania. Proszę spojrzeć. Tego byka strzeliłem również na odstrzał łowny w tym roku. Po rykowisku, jak zwykle, przyszedł pod moją ambonę na taką łączkę śródleśną, żeby zregenerować siły, które stracił w czasie godów. Jest to mój znajomy, gdyż z fotopłapki mam go z ubiegłego sezonu. Pewnie z 1000 zdjęć. Wiedziałem już, że jest łowny. Wiedziałem, że żeby go strzelić, muszę od łowczego dostać odstrzał na łownego, dlatego w ubiegłym roku mu się udało. Mógł jeszcze zostawić geny, ale można powiedzieć na schyłku jego życia, gdyż oceniam go na 12 lat i tak słabą kondycję, za chwilę to pokażemy, jaką miał w tym roku, to cudem przeżył to rykowisko. Może z takiej perspektywy. W tym roku wytworzył o jedną odnogę więcej niż w ubiegłym i ma troszeczkę mocniejsze poroże niż w ubiegłym.
co można powiedzieć, no nie byłoby zgodne z tym, co powszechnie się mówi, że im starszy byk, tym będzie miał słabsze poroże. Otóż w tym roku ogólnie byki są mocniejsze, gdyż ubiegłej zimy, w momencie gdy zrzucały, było mało śniegu, mogły żerować, łatwo mogły się zgubić przed zwieraczami zrzutów, którzy je ganiają po lesie, gdyż miejscami nie było zupełnie śniegu i w momencie, gdy zrzucają i muszą szybciutko budować nowe poroże, tak jak to wcześniej mówiłem, mają ciszę, spokój i mogą go sobie tworzyć. Natomiast 2 lata temu, czyli rok temu, poroże miał słabsze, z uwagi na to, że w miesiącu marcu jeszcze przytrzymała mocno zima i jelenie były w słabej kondycji. Te najstarsze byki, które tworzyły poroże jeszcze w zimie, w marcu musiały po prostu tą energię, którą wykorzystują na budowę poroża, dzielić również na to, żeby przeżyć, żeby mieć kondycję biegać po tym naszym lesie. Ciekawostką jest to, że wtorykowisko doznał dosyć mocnego uszczerbku, co widać tutaj, aż otwór ropny był, nie zalało jeszcze dokładnie złamanie. I za chwilę pokażę, tu jeszcze też blizna po złamaniu zalanym, pokażę żuchwę. To jest żuchwa z tego byka. Została złamana prawdopodobnie przez innego byka podczas walk w rykowisko, razem z tamtą częścią czaszki. Oczywiście się zrosła, ale jeszcze były stany ropne. Jak tutaj widać, podczas preparacji jakiś fragment kości wypadł z tego otworu. Tutaj też było jakieś uszkodzenie, także ten byk bardzo cierpiał. I szczerze mówiąc, przy tuszy, jak go strzelałem, 138 kg i tym wieku, to raczej zimy by nie przeżył. Wilki prawdopodobnie by go pokonały. Do koziołków troszkę mniejszą wagę przywiązuję niż do jeleni byków, jeśli chodzi o anomalia ich poroża, czyli parostków w tym przypadku, gdyż chyba dosyć często się zdarzają, aczkolwiek tego kozła strzeliłem przez przypadek. Pierwsze spotkanie udało się go podejść na odpowiednią odległość, oddałem celny strzał i mam pięknego, ciekawego myłkusa. On był już na wycenie, został oceniony na 6 lat życia. No to była końcówka rui, wyszedł do kozy, no i niestety na jego nieszczęście wypatrzyłem go i spodobał mi się, gdyż naprawdę jest ciekawy. Tutaj mam jeszcze kilka innych myłkusów, aczkolwiek te myłkusy nie są wszystkie przeze mnie strzelone. Znaczy większość nie jest przeze mnie strzelony, są jako po prostu taka dekoracja. Natomiast tam na tej ścianie przy suficie jest cały rząd koziołków, które pamiętam, jak go strzeliłem, gdzie go strzeliłem, całą historię, ale na przykład nie pamiętam daty, bo to na leciach jak się dzieje, a gdybym zapomniał któregokolwiek, to po prostu go odwieszę i w to miejsce powieszę następnego.
większość jest z Polski, ale dużo jest bieszczadzkich. Na przykład ten odłam, bo to jest gdzieś prawdopodobnie w rykowisko złamane. Kupiłem z okolic lutowisk. Oczywiście zostawiłem go, bo jest bardzo ciekawy. Gdzieś prawdopodobnie w scypule jeszcze było uszkodzenie mechaniczne. Tyka była osłabiona. No i się odłamała. Ciekawostką jest podobna sprawa, z tym, że tu zaczynał dopiero wycierać byk. Też musiała być jakaś deformacja spowodowana uszkodzeniem mechanicznym. Gość, który to znalazł, twierdzi, że prawdopodobnie to przelegiwało też z okresu rykowiska, tylko że dosyć późno było znalezione. Jeszcze widać, że nie był wytarty w trakcie wycierania z cypułu. Ze względu na osłabienie tyki byk to odłamał. To akurat z okolic Wrocławia przyjechał. Ciekawy zrzut kupiłem. W sumie była nawet para. O, ten akurat dzisiaj mi kolega przyniósł. Nasz bieszczadzki. Prawdopodobnie stary, uwstyczniony byk. Trudno nawet powiedzieć, czy to było uszkodzenie mechaniczne. Prawdopodobnie nie. Po prostu już taka deformacja. Ciekawy jest ten z tego sezonu, z odrytu. Tak mniej więcej jeleń go nosił. I prawdopodobnie to było uszkodzenie mechaniczne w okresie budowania poroża. Druga tyka była chyba dziesiątek albo dwunastek. Najnormalniejsza w świecie, jeszcze z obłamanym oczniakiem. Tu widać też musiał być waleczny nadoczniak mało kruszony, ale niemniej jednak jest to bardzo ciekawe. Jest. Do tego egzemplarza miałem również drugi do pary. To gdzieś z centralnej Polski przyjechał. Ale niestety nie podobał mi się, więc zamieniłem się za inne. O, jest tutaj ciekawy na wierzchu. W sumie trudno powiedzieć, czy to myłkus. Waży grubo ponad 3 kilo. Jest cały spłaszczony. I co ciekawe, jego róża ma około 10 cm. Większej nie widziałem. Nawet byk, którego strzeliłem, dla porównania, gdzie ma cięższą tykę, jego róża jest sporo mniejsza. Raczej z uderzenia mechaniczne podczas budowania zamiast oczniaka wyrasta taki twór. A czasami to jest fragment zrzutu, wziąłem go, gdyż występuje tutaj ciało obce. Jest to prawdopodobnie ukraińska loftka, czyli gruby śród, bo ten akurat zrzut był znaleziony w okolicach granicy naszej. U nas nie polujemy takimi wynalazkami, więc prawdopodobnie ten jeleń się
przemieścił przez granicę. I przy budowaniu tyki, czyli w fazie jej wzrostu, przykładowo uszkodzenie mechaniczne może spowodować taką deformację, na przykład postrzał. Zdarzają się też tego typu przypadki. Jest to nie z tego sezonu, a z poprzedniego, z otrytu, czyli tu nasz bieszczacki, zupełna gąbka. Tyka, jak widać, została naturalnie zrzucona. Wyrósł tylko oczniak, można powiedzieć. Moje małe muzeum. Oto każdy jest inny. Nie ma dwóch takich samych.